Cześć Aniu, witam Cię w wirtualnym studiu. Miło Cię widzieć i słyszeć o Ciebie. Fajnie, że wpadłaś. A co tam w świecie piękna? W świecie piękna jest po prostu pięknie. Od rana upiększamy pacjentki i pacjentów i zbliża się wiosna, więc ta chęć do upiększenia bardzo w nas wzrasta. No właśnie, wiosna, czyli młodość. Powiedz mi, Aniu, czy jeżeli chcę sobie wykonać lifting i mam do tego wskazania, czy jest obojętne, czy zrobię soft lifting, czy tradycyjny lifting? No oczywiście nie jest to obojętne. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku liftingu chirurgicznego pozbywamy się nadmiaru skóry, która jest rozciągnięta. Możemy też podciągnąć powięzi, mięśnie, które też ulegają rozciągnięciu. Wycinamy nadmiar skóry, nadmiar tkanek i go po prostu wyrzucamy. Natomiast jeżeli nie ma u nas takiego nadmiaru skóry, jeżeli chcemy zrobić zabieg, po którym oczywiście nie musimy do siebie dochodzić przez kolejne 2-3 tygodnie i oczywiście jest to zabieg tylko dyskomfortowy, niebolesny, to wtedy wybieramy soft lifting. Wtedy wybieramy soft lifting, czyli lifting za pomocą kwasu hialuronowego, który umieszczamy tak, aby tkanki unieść, wypełnić i zrobić taką wolumetryczną korektę, czyli dodać tam, gdzie nam ubyło, napiąć tam, gdzie jest już bardziej wiotko, ale nie pozbywamy się nadmiaru skóry. Szukając informacji na temat młodego wyglądu, czym dokładnie jest młody wygląd, natknęłam się na pojęcie trójkąt młodości. Co to jest trójkąt młodości? Trójkąt młodości to jest taki wzór, w jaki sposób my, nasze oczy postrzegają twarz jako młodą. Trójkąt młodości to jest dosłownie to, co teraz pokazuję, czyli kości policzkowe odpowiednio ustawione i bródka, która jest tutaj wierzchołkiem trójkątu. Podstawa powinna być na górze. W momencie starzenia się odwraca nam się ten trójkąt w ten sposób. Zaczynają tutaj się pojawiać chomiki, zwisy, zanikają nam kości policzkowe w wyniku starzenia. Przesuwają się takie kompartmenty tłuszczowe, które idą do tyłu i w dół. I wtedy trójkąt wygląda tak. I wtedy to już nie jest trójkąt młodości. Bardzo chcemy przywracać ten wygląd twarzy. To jest młody wygląd. A czy naprawić ten trójkąt młodości, to znaczy przywrócić go do prawidłowego wyglądu, może właśnie soft lifting? No właśnie tak, do tego dążymy. Oczywiście, jeżeli mamy duży nadmiar skóry w tym momencie, w tych miejscach, no to już odsyłamy pacjenta do chirurga, tak? Natomiast, jeżeli mamy pierwsze takie oznaki starzenia, gdzie dochodzi do resorpcji kości policzkowych, dochodzi do przemieszczenia kompartmentów tłuszczowych, to takie momenty możemy spokojnie jeszcze złapać kwasem hialuronowym, unosząc tą część twarzy, odbudowując kości policzkowe, napinając linię żuchwy, modelując bródkę, przywracamy właśnie ten trójkąt młodości. Jakie preparaty będą najlepsze do takiego liftingu? Czy będzie to wyłącznie kwas hialuronowy? Oczywiście, że nie jest to wyłącznie kwas hialuronowy, ale jeśli mówimy o soft liftingu, miękkim liftingu twarzy, to mówimy wtedy o kwasie hialuronowym, dlatego że on nam daje możliwość właśnie uniesienia tkanek, daje nam możliwość pracy wolumetrycznej, czyli wypchnięcia w odpowiednich miejscach. No i oczywiście występuje w różnych gęstościach, różnie jest usieciowany, dlatego możemy bardzo ładnie modelować, rzeźbić skórę takim właśnie kwasem hialuronowym. I pojęcie soft liftingu jest dla niego zarezerwowane. Decydując się na zabieg, myślimy również o kosztach. Czy podczas konsultacji jesteśmy w stanie przewidzieć, ile preparatu będzie potrzebne?
Tak, można przewidzieć, oczywiście, że tak. Wprawne oko lekarza jak najbardziej jest w stanie to przewidzieć. Często jest tak, że robimy taki lifting też etapowo, czyli najpierw podajemy kwas hialuronowy, taką podporę robimy, pacjent idzie do domu i w tym czasie kwas hialuronowy się ładnie układa, schodzi obrzęk, bo zawsze po zabiegu jest delikatny obrzęk w tkankach otaczających. Kwas hialuronowy też ulega odpowiedniemu nawodnieniu i później po jakimś czasie, na przykład po 2 tygodniach, możemy jeszcze dołożyć preparat tak, żeby powstało nam warstwowe ułożenie kwasu hialuronowego i żeby ten kształt twarzy, tak jak u rzeźbiarza, uzyskać po prostu jak najładniejszy. Rozumiem, że jest to sprawa indywidualna, ale będę drążyć dalej. Ile mililitrów potrzeba dla efektu spektakularnego, a ile dla tak zwanego wystarczającego? No właśnie, Małgosiu, tak jak wspomniałaś, zależy od pacjenta. Jeżeli chcemy na przykład wyrzeźbić kości policzkowe u takiej, powiedzmy, przeciętnej, standardowej osoby w wieku 30-40 lat, to może być to nawet tylko 1 ml. Zależy od tego, jaki kwas użyjemy. Jeżeli dość gęste, to tak, te kości policzkowe możemy podciągnąć już 1 ml. Jeżeli mamy większy ubytek, no to wtedy musimy rzeczywiście głębiej zaaplikować kwas hialuronowy, wtedy zazwyczaj używamy 2 ml i na przykład na koniec wyrzeźbić kości policzkowe. Jeżeli będziemy mieli więcej obszarów do zrobienia, czyli ubytki, kości policzkowe, linia żuchwy, bródka, wtedy bierzemy większą ilość preparatu. Ja na przykład, jeżeli kształtuję usta, zawsze zaczynam od 1 ml. Natomiast jeżeli jest potrzeba, aby uzyskać większy efekt, to na kolejnej wizycie robimy po prostu taki jeszcze dodatkowy zabieg. Jeżeli chodzi o miękki lifting twarzy, to najpierw, jeżeli u młodych osób nie musimy uzupełniać kompartmentów tłuszczowych, ale jak widzimy na przykład pierwsze oznaki starzenia, które objawiają się zazwyczaj opadaniem tkanek właśnie w tym miejscu, które teraz pokazuję, to wtedy też jest to zazwyczaj ilość 1 ml. Jeżeli do tego chcemy wyrzeźbić kości policzkowe, dodajemy kolejny mililitr. Jeżeli linię żuchwy, mililitr zazwyczaj z jednej strony i mililitr zazwyczaj z drugiej strony. Wszystko zależy od pacjenta. Linie marionetki zazwyczaj też wymagają 1 ml. Chyba że są dość głębokie, no to wtedy już 2 ml, bo musimy wyrównać linię żuchwy w tym miejscu i unieść linię marionetki. Fałdy nosowo-wargowe zazwyczaj 1 ml. No i oczywiście reszta zależy od problemu. A czy powinnyśmy obawiać się przesadzonych czy wręcz sztucznych efektów? No w końcu jest to zabieg wolumetryczny. Tak, jest to zabieg wolumetryczny. Wszystko zależy od takiego zmysłu estetycznego osoby wykonującej zabieg. To jest oczywiste, że jeżeli włożymy 1 ml kwasu hialuronowego, będziemy mieli mniejszy efekt, mniejsze uniesienie. Jeżeli włożymy 2, 3, 4, to ten efekt robi się coraz większy. Dlatego apeluję o umiar. Czy dla lepszego efektu zabiegu możemy łączyć w trakcie jednego zabiegu kwasy o różnych gęstościach i o różnym usieciowaniu? No właśnie, możemy, nawet jest to wskazane, dlatego że o odpowiedniej gęstości i o odpowiednim usieciowaniu kwas hialuronowy ma swoje odpowiednie też wskazania, tak? Czyli tam, gdzie jest większy ubytek, będziemy chcieli uzyskać większą wolumetrię. Tam, gdzie mamy rzeźbienie, to raczej weźmiemy preparat twardszy, ale nie wolumetryczny. Tam, gdzie chcemy bardziej w tych okolicach uzyskać mniejszą wolumetrię, natomiast wypchnięcie, regenerację tkanek, to weźmiemy produkt bardziej miękki albo bardziej twardy w linię żuchwy. Także to ma znaczenie, łączymy, wybieramy i dopasowujemy preparaty kwasu hialuronowego, bo jest ich bardzo szeroki wachlarz. Całe szczęście!
Czy możliwe jest łączenie kwasu z innymi preparatami, czy powinniśmy raczej używać wyłącznie kwasu hialuronowego? Jeżeli chodzi o miękki lifting, to trzymamy się kwasu hialuronowego. Jeżeli chcemy dokonać regeneracji samej skóry, wtedy używamy innych produktów. Może być to nieusieciowany kwas hialuronowy, ale może to być na przykład też, mogą to być inne zabiegi regenerujące, jak osocze, jak lasery, jak różne zestawy, koktajle witaminowe. Także tu już mamy szeroki wachlarz. Natomiast jeśli chodzi o wolumetrię, to trzymamy się już tego preparatu jednego. Jak długo utrzymują się efekty zabiegu? Przeważnie 8-12 miesięcy. Ale jest to uzależnione od aktywności endogennej hialuronidazy, czyli tego enzymu, który nam rozpuszcza kwas hialuronowy. On różni się u poszczególnych osób. Na kwasie hialuronowym też dochodzi do bardzo ładnej regeneracji tkanek. Więc mówimy 8-12 miesięcy, bywa, że dużo dłużej, rzadko krócej. Ale właśnie, kiedy jest krócej, bo to też jest ciekawe, to też bardzo zależy od trybu życia pacjenta, czyli od palenia papierosów, to skraca bardzo, od korzystania z bardzo saun o wysokiej temperaturze, to też skraca utrzymywanie się kwasu hialuronowego, no i bardzo aktywny, taki wyczynowy tryb życia też skraca utrzymywanie się efektu kwasu hialuronowego. Czy po softlifcie w przyszłości będę mogła wykonać tradycyjny lifting chirurgiczny? Tak, tu nie ma przeciwwskazań i dlatego jest to tak fantastyczny zabieg, że on nam pomaga, on nas wspiera do tego momentu, jeżeli już musimy wykonać lifting chirurgiczny, nie ma żadnych przeciwwskazań. Dziękuję Aniu, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia Małgosiu, miło, że wpadłaś.